Adam Roguski, rzecz o nieruchomościach. Moim gościem jest pan Bartłomiej Zagrodnik, partner zarządzający w firmie Walter Hertz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy sobie o rynku nieruchomości komercyjnych. W 2018 padł absolutny rekord na polskim rynku, jeśli chodzi o wartość transakcji w różnego rodzaju nieruchomości komercyjne. To było ponad 7 miliardów euro. Czy są już szacunki, jak wypadł rok 2019 i jak może wypaść ten rok? Tak, są już takie szacunki. Już takie szacunki mamy. My szacujemy, że jest to mniej więcej 7,4 miliarda euro, czyli jest to ponownie większa wartość niż rok wcześniej. Natomiast szczególnym uznaniem powinien ten sektor nieruchomości biurowej się odznaczać, ponieważ on był blisko 4 miliardy, co jest tak naprawdę rekordem, ponownym rekordem. Pokazuje to bardzo silną pozycję sektora biurowego w całej w ogóle części nieruchomości komercyjnej. Tutaj widoczny jest bardzo silny trend taki wchodzących inwestorów, których do tej pory w Polsce nie było, ale również bardzo intensywnie rosnące wartości zakupów przez inwestorów już obecnych. Pokazuje to, że ten rynek jest bardzo stabilny i nie tylko w Warszawie, ale tu bym szczególną uwagę zwrócił na transakcje portfelowe w Krakowie czy we Wrocławiu. Pokazuje to też taki długofalowy trend, że już nie tylko Warszawa jest dobrym miejscem do inwestowania, ale to również miasta regionalne. Te główne oczywiście, mam tu na myśli Kraków, Wrocław, Gdańsk, które również osiągają swoje sukcesy. Rynek inwestycyjny, również handlowy, to ponad 2 miliardy w 2019 roku, co jest bardzo dobrym wynikiem. Natomiast długofalowo te wartości też będą się zmieniały z uwagi na zmieniające się podaże w tym sektorze. To znaczy buduje się już mniej klasycznych galerii handlowych na rzecz powstających coraz częściej parków handlowych czy konwenient. Myślę, że również sektor magazynowy to jest szczególne oczko w głowie inwestorów, szczególnie z krajów azjatyckich. Tu bym zwrócił uwagę, że tak naprawdę 2019 był również rokiem rekordowym w zakresie najmów jak inwestycyjnym, ale chciałbym powiedzieć, że to w zeszłym tygodniu została ogłoszona rekordowa transakcja, czyli świeżo w 2020 roku, gdzie azjatycki inwestor nabył magazyny przy stopie zwrotu 4,25, co jest rekordem na rynku magazynowym. Czyli w 2019 mamy nowy rekord wartości transakcji ogółem. A jakie są perspektywy na ten rok i może kolejne lata, bo z jednej strony ten rynek jest rozgrzany, rozpędzony, dużo się buduje, najemcy wynajmują, ale z drugiej strony słyszymy o spowolnieniu. Czy tutaj się może coś zmienić? Tak, rynek powierzchni biurowych to tak naprawdę ludzie, dlatego że to ludzie pracują w tych przestrzeniach biurowych, w tych powierzchniach, więc tym bardziej rosnące zainteresowanie powierzchniami biurowymi, jakie mieliśmy w ostatnich latach, czy też takim z perspektywą do 2021, ma też wpływ na zatrudnienie w tym sektorze. I główne organizacje szacują, że te ilości bezwzględne nowo zatrudnianych osób będą rosły. Natomiast ciekawą daną pokazał w zeszłym tygodniu Eurostat, który powiedział, że grudzień do grudnia, ostatnie do 2018, zanotował 6,1% wzrostu cen usług. Ceny usług to właśnie ceny usług oferowanych firmie, czy też poprzez przedsiębiorców, to pokazuje również, że będą rosły te wartości kontraktów, te ilości. Już do tego przygotowują się przedsiębiorstwa, bo to jest taki trochę indeks wyprzedzający wskaźniki właśnie inflacyjne. Pokazuje to, że w takiej perspektywie roku czy dwóch rosnące ceny mogą mieć jakiś wpływ na rynek biurowy. Ale czy tak będzie? Wydaje mi się, że raczej nie. Dlaczego? Dlatego, że Warszawa obecnie jest bardzo dynamicznym rynkiem, jednym tak naprawdę z najbardziej gorących rynków Europy. Chociażby w tym i w przyszłym roku zostaną oddane najwyższa wieża Europy oraz kilka innych projektów wysokościowych, projekty multifunkcyjne, rewitalizacyjne, jak chociażby fabryka Norblina czy browary warszawskie, ale to również jest czas miast regionalnych. To, że Kraków czy Gdańsk od lat był silny, udowodnił w 2019, udowodni to w 2020, ponieważ takie są już transakcje, czy to najmu, czy to zabezpieczenia zakupów, ale to również
też kolejne rynki. Katowice. Katowice to teraz miejsce, w którym tak naprawdę spotkają się kilku głównych deweloperów. Pokazuje to również, że tam jest potencjał kadrowy, tam jest potencjał rekrutacyjny. Oczywiście niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się Łódź, Poznań, ale też to, co bardzo ważne z tej perspektywy długofalowej, to są nowe miasta. To znaczy widzimy większe zainteresowanie nowych inwestorów Bydgoszczą, Toruniem, Szczecinem czy Rzeszowem, ale jednocześnie, jeżeli porównamy wartości bezwzględne z 2015, 16, 17, 18, 19, widzimy trend spadku nowych zapytań. Oznacza to, że tych inwestorów z sektora BPO Shared Service jest mniej niż było to kiedyś. Natomiast to, co bardzo ważne i to, co też będziemy na pewno obserwowali, to są konsolidacje. To znaczy już te duże podmioty liczące często po kilkaset czy nawet tysięcy osób w danym mieście rozczłonkowane były na 4-5 różnych lokalizacji biurowych, to teraz widzimy trend konsolidacyjny. Widoczne to jest w Warszawie, na przykładzie chociażby mBanku, ale widoczne to jest również w Krakowie, gdzie firma z sektora bankowego również takiej konsolidacji niedawno dokonała. Podobne ruchy czekają nas chociażby w Poznaniu czy w Gdańsku, ponieważ tam już ten wolumen jest na tyle duży, że firmy rzeczywiście zaczynają widzieć potencjalnie duże oszczędności na tego typu konsolidacjach i działaniach. To też jest dobre, ponieważ widzimy takie rzeczy na rynku, których do tej pory nie było. Nie tylko to oczekiwanie niskich czynszy, ale tak naprawdę dobrej jakości powierzchni. To znaczy, jeżeli spojrzymy na ilości certyfikatów zielonych, jakości budynków, to też jest to trend rosnący, co potwierdza, że Polska należy do czołówki krajów, które są takim, powiedzmy, liderem tego rynku biurowego, a co za tym idzie inwestycyjnego. Tutaj warto też zwrócić uwagę, że Warszawa sama w sobie to już nie tylko tak jak kiedyś Mordor, natomiast teraz to serce biurowe przesuwa się w stronę Ronda Daszyńskiego, ale w ślad za tym, że mamy coraz to nowe linie metra, które będą otworzone, widzimy również zdecydowany marsz inwestorów na zachód Warszawy, ale również na tą stronę praską właśnie za metrem. Ważnym aspektem tej jakby stabilności i sytuacji, w jakiej jesteśmy, to podałbym przykład tak zwanego Dolnego Mokotowa, gdzie duzi deweloperzy dokonywali jakby pierwszych tego typu przetarć na rynku inwestycji biurowych, po czym okazywało się, że ciekawe podmioty z sektora reklamowego właśnie wybierały ich, a to, co bardzo ważne, to nie tylko najemcy wybierają takie nowe destynacje biurowe, ale również inwestorzy, ponieważ te projekty, tak jak wynika z danych właśnie Echo po trzecim kwartale 2019 roku, ten projekt już jest sprzedany, czyli tak zwany forward purchase w miejscu, które jest tak naprawdę dopiero kreowaną destynacją. To pokazuje, że z jednej strony mamy stabilny rynek, duże zainteresowanie inwestorów, dobrych deweloperów i to jest taki trend, który na pewno nas czeka. Myślę, że jest on też ważne zauważenie jest to, że jest rosnąca ilość transakcji w tej części gruntowej, czyli te grunty, natomiast one też się kończą. Co teraz obserwujemy? Zakupy całych deweloperów. Przykład Echo, przykład chociażby jakiś czas temu Eurostylu, czy kolejne tego typu transakcje na rynku krakowskim, no jak i szczególnie tutaj zwróciłbym uwagę na deweloperów mieszkaniowych, ponieważ nadal bardzo duże zainteresowanie i nadal bardzo duża chęć dyskusji na temat wszelkiego rodzaju form tak zwanych livingowych jest obecna. Zarówno to dla sektora studentów, takiego long term wynajmu, czy to tak samo dla sektora seniorów. I to myślę, że to są główne trendy, które będziemy obserwowali w 2020, ale i w kolejnych latach. Jeśli chodzi o strukturę inwestorów, to jak to wygląda? Ponad połowa to są gracze z Europy Zachodniej, ale mamy też, tak jak pan wspomniał, relatywnie nowe podmioty z Azji. Świat to jest globalna wioska. A co ich tutaj sprowadza? Wolumen. To, co jak pan bardzo słusznie zauważył, tak naprawdę inwestorzy azjatycy to są inwestorzy, gdzie ich wymaganie to jest określony wolumen. To znaczy do tej pory, kiedy nie było u nas spektakularnych projektów biurowych, czy spektakularnych projektów magazynowych, czy projektów handlowych, my tak naprawdę nie mieliśmy produktów, które wpasowywałyby się w ich linię oczekiwań w zakresie wolumenu transakcji. Teraz jesteśmy w stanie. Dokładnie tak samo z inwestorami z Europy Zachodniej. To znaczy mamy inwestorów
inwestorów takich, których do tej pory nie było, ponieważ nie mieliśmy produktów, które miały na przykład wartość minimum 200 milionów euro w jednym tak zwanym asecie. Teraz mamy takie produkty, nasz rynek wykazuje dużą stabilność, mamy bardzo dużą siłę wewnętrzną, bo jeżeli mówimy o 40-milionowym kraju tak naprawdę w sercu Europy, jesteśmy otoczeni przez kraje, gdzie to jest kilka bądź kilkanaście milionów. My długofalowo z naszej wewnętrznej siły nabywczej też jesteśmy w stanie pokazać bardzo dobre statystyki, co przez ostatnie lata pokazywaliśmy, więc myślę, że tutaj niewątpliwie każde z tych obszarów, czy to jest część handlowa, czy to część magazynowa, czy to część biurowa, czy część hotelowa, która też jest bardzo istotna, będzie na pewno beneficjentem naszego ogólnego rozwoju, ale też takiego podejścia. Będzie to skutkowało zwiększaniem zakupów poprzez już obecnych inwestorów, ale wchodzeniem nowych inwestorów. Co to powoduje? Że tak naprawdę każdy szuka tych okazji. Będziemy widzieli struktury takie, które też pewnie do tej pory nie były obecne, to znaczy tak zwane JV pomiędzy różnymi formami finansowania. I to też powoduje tak naprawdę obniżenie kosztów, bo większa konkurencyjność to zawsze to jest obniżenie kosztów finansowania, które i tak już są bardzo atrakcyjne. Pytałem o tę strukturę i o pojawienie się nowych, być może egzotycznych graczy, którzy mogą tutaj być ściągani tym, że stopy zwrotu są wyższe, ale może za cenę trochę wyższego ryzyka. O polityce nikt nie lubi rozmawiać, ale ona ma wpływ na działalność gospodarczą. Bezpośredni, tak, mamy zakaz handlu w niedzielę, mamy minimalny podatek dochodowy, de facto jest to podatek od nieruchomości. Cały czas się mówi o podatku handlowym. Wzrost wynagrodzeń. Dokładnie tak, ale mamy też przede wszystkim bardzo duże zamieszanie z sądami. Inwestor, który tu wchodzi, chciałby pewnie mieć jasność, że jeżeli się pojawi jakiś problem, to może liczyć na sprawny, szybki wyrok. Tymczasem z sądami widać, co się dzieje. Czy jest to zauważalne, jeśli chodzi o podejście inwestorów do Polski, że część z nich uważa to za jakieś ryzyko? Ja myślę, że inwestorzy, którzy przychodzą do Polski, czy ci, którzy są obecni w naszym kraju, nie patrzą przez pryzmat tego, że jak coś zrobię, to będę musiał iść do sądu. To bardziej starają się unikać ryzyk, więcej analizować, dobierać bardziej skrupulatnie konsultantów, doradców, czy takie drogi, które będą powodowały pełną 110% transparentności, raczej niż zastanawianie się na temat tego, jak to sądownictwo będzie zmieniane, czy jak ono będzie ewoluowało. W każdym kraju mamy mniejsze czy większe zamieszania w danym kwartale czy roku, więc myślę, że tutaj cała Europa boryka się z wieloma problemami natury geopolitycznej. Natomiast sądy i zmiany tego typu w perspektywie naszej niewiele mają do czynienia. Niewielu inwestorów de facto nawet o to gdzieś tam pyta, choć oczywiście zdają sobie z tego sprawę, bo nie można podejmować decyzji w setkach milionów bez dokładnej wiedzy. Natomiast myślę, że to, co jest bardziej widoczne, to na pewno więcej doradców w procesie, uzyskiwanie większej ilości zgód, zapewnień, potwierdzeń, niż to miało miejsce wcześniej. Natomiast to jest bardzo, bardzo ciekawe. To nie jest tak, że my obserwujemy wydłużające się procesy transakcyjne, bo takie transakcje, jakie miały miejsce w zeszłym roku w tak spektakularnie krótkim czasie, tak dobrze przeprowadzone i przygotowane, myślę, że to też jest coś, o czym nie przeczytamy w gazetach czy nie obejrzymy w telewizji, ale jest na pewno warte uwagi. Więc myślę, że inwestorzy, którzy patrzą długoterminowo, jak zarobić pieniądze, bardziej zastanawiają się, jak możemy sobie zmniejszyć problemy dziś i w przyszłości. I to są takie główne pytania, jakie są zadawane. I na koniec, te miliardy euro, które napływają na nasz rynek, to jest kapitał zagraniczny. Polski udział jest śladowy. Co można zrobić, żeby to zmienić? Czy coś się da zrobić? Czy REIT-y byłyby tutaj takim rozwiązaniem? Ja myślę, że to jest świetny pomysł, funkcjonujący tak naprawdę w wielu krajach świata. Tak jak pan słusznie zauważył, nasz glob to jest taka globalna wioska, gdzie mamy już inwestorów u nas i z Ameryki Południowej, ze Stanów, z Kanady, ale również RPA, Europa Zachodnia, Azja, Afryka też ogólnie cała jako kontynent. Myślę, że na pewno by to pomogło w wejściu tego kapitału. Obecność naszego kapitału narodowego
ciekawego na tym rynku nieruchomości komercyjnych jest znikoma. Choć od jakiegoś czasu w sektorze magazynowym widzimy tą rosnącą aktywność jako inwestorów pasywnych, natomiast myślę, że to wymaga dużej zmiany. REIT to na pewno przygotowany proces długoterminowego oszczędzania dla inwestorów indywidualnych. I to jest bardzo, bardzo istotne. Tak, żeby każdy mógł na tym czerpać, tak samo jak czerpią na tym emeryci Europy Zachodniej. Fajnie, żebyśmy my też taką opcję mieli, by to tutaj można było te pieniądze inwestować w sposób długofalowy i przemyślany. Bardzo ważnym elementem tego jest na pewno, żeby ta ustawa, czy ten szereg ustaw, który miałby to regulować, był dobrze przemyślany, żeby nie okazało się, że ten polski, nazwijmy już to emeryt, będzie właścicielem projektów, czy to bardzo źle położonych, czy to niewynajmowalnych, bo to by odbiło się jeszcze większym echem i większym problemem. Więc tak, to jest konieczne, myślę, warto powiedzieć, ale w dobrej formie, dobrze przemyślane, przygotowane. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Bartłomiej Zagrodnik, partner zarządzający w firmie Walter Hertz. Dziękuję bardzo.